Wszystkie obrazy w tym filmie są prawdziwe. Zostały zarejestrowane przez łaziki, skonstruowane przez NASA. To jest Mars w wysokiej jakości obrazu. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i ciesz się podróżą po powierzchni innego, nowego świata. Zespół NASA nadał różnym miejscom na Marsie nieoficjalne nazwy, które zobaczysz na ekranie w lewym dolnym rogu. Cztery różne misje łazików przyczyniły się do uchwycenia tych niezwykłych ujęć: Spirit, Opportunity, Curiosity i Perseverance. Ostatnie dwa z wymienionych wciąż przemierzają powierzchnię tej niezwykłej planety. Natomiast Spirit i Opportunity zostały bezpowrotnie zgubione w piaskach czasu. Will we meet in an hour of change and challenge? In a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. Łazik Curiosity nadal wspina się na górę Sharp i robi to nieustannie od 10 lat. Kiedyś w miejscu tym było ogromne jezioro. Wspomniany łazik Perseverance przyleciał na Marsa ze swoim przyjacielem. To helikopter o nazwie Ingenuity. Ci dwaj odkrywcy znajdują się w starożytnym jeziorze po drugiej stronie planety. Misje marsjańskie udowodniły poza wszelką wątpliwość, że planeta ta miała kiedyś aktywne systemy wodne. Najważniejszym pytaniem pozostaje, czy na Marsie istniało życie. Helikopter Ingenuity był skutecznym i pomocnym zwiadowcą dla łazika Perseverance, dostarczając mu przydatnych materiałów. Na tych obrazach widzimy szczątki pozostawione po lądowaniu misji Opportunity.
the wonders of science instead of its terrors. Together, let us explore the stars. Łazik Opportunity pokonał ponad 45 kilometrów w ciągu niecałych 15 lat. Jest uznawany przez wielu za najbardziej udaną misję w historii NASA. Został zatrzymany przez globalną burzę piaskową, która pozbawiła go zasilania i wystawiła wewnętrzne komponenty na niskie temperatury. Ostatnie dane otrzymane przez NASA z łazika w przybliżeniu brzmią: mój akumulator jest słaby i robi się ciemno. Od początku istnienia wszystkie chwile prowadziły do tego wydarzenia. Wielcy naukowcy i filozofowie przeszłości mogli tylko marzyć o takim osiągnięciu. W kosmicznej skali nasze życia to tylko chwila, a jednak jesteśmy tutaj i patrzymy na powierzchnię innego świata. Not because they are easy, but because they are hard.